Everyday Heroes. Trójka bohaterów ratuje 14-latkę przed gwałcicielem. Trzech przyjaciół z Missouri zaparkowało samochód i szło ścieżką w kierunku strumienia w czwartkowy wieczór, kiedy usłyszeli krzyki dochodzące z ciemnego lasu. Mieli wybór. Mogli zadzwonić po policję i poczekać w bezpiecznym miejscu, bądź momentalnie przejść do działania. Mówimy tu o wejściu w ten las w nocy. Dzielni panowie użyli latarek w swoich telefonach i po chwili dokonali przerażającego odkrycia. Znaleźli mężczyznę w samych bokserkach leżącego na 14-letniej dziewczynce, która nie wyglądała, jakby jej się to podobało. Złapali mężczyznę, nieco go obili i zadzwonili po policję. 22-letni Christopher Mueller zaprzeczył, jakoby starał się zgwałcić dziewczynę, ale dodał też, że wydawała mu się ona atrakcyjna i był przekonany, że miała 15, nie 14 lat. Chłopie, lepiej się zamknij i zorganizuj sobie prawnika. Mueller powiedział, że miał na sobie bokserki, bo właśnie wyszedł z kąpieli w strumyku i wtedy nagle napadło na niego trzech mężczyzn. Ofiara złoży wyjaśnienia po dojściu do siebie, po wypadku była otumaniona, prawdopodobnie przez stres bądź jakiegoś rodzaju substancję. Mężczyzna usłyszał zarzuty gwałtu każdego rodzaju. A wy komu wierzycie? Millerowi, który uważał, że dziewczyna była całkiem gorąca? Czy trójce bohaterów, którzy ją ocalili?